Wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie. W radości zmartwychwstania Pańskiego, z taką myślą, że każdy z nas może dokonać wewnętrznego wyboru, żeby pójść drogą wolności, czyli drogą Boga, czyli drogą Chrystusowego zmartwychwstania. Ten wywiad z człowiekiem, audycja, która już, to mi się myli, 5 albo 6 lat na antenie Radia Warszawa, co tydzień, to jest, proszę Państwa, dla mnie zawsze wielka radość i wielkie szczęście głębokich relacji z drugim, szukania światła gdzieś w jego sercu, cieszenia się tym światłem w takim realistycznym sensie, bez zbędnych filozofii, bez jakichś teorii. Życie to życie. Dziękujmy Bogu, że to życie nam dał i niech nas na naszych drogach pilnuje. Tak mówię dziś o tym cudzie życia w kontekście świąt Wielkiej Nocy, ponieważ dziś po raz drugi spotkamy się z Ernestem Brylem, z ważnym poetą zwykłych rzeczy. Ernest Bryl, przed tygodniem był jego pogrzeb. Pozostawił po sobie niezliczone wiersze, poezje, dramaty, tłumaczenia, ale pozostawił po sobie swoje człowieczeństwo, które w tych wierszach się odbija. I dziś kolejny, drugi wiersz Ernesta Bryla, który mówi o wyborze, o tym, że ja mogę Boga wstrzymać, jeśli chcę, bo na siłę to On zbawiać mnie chyba nie będzie. O tym właśnie dziś Ernest Bryl. Przypomnę, to nagranie zostało zrealizowane 1,5 roku temu. To były takie nagrania filmowe, które realizował operator, reżyser, dokumentalista Paweł Sobczyk. Ernest Bryl czytał swój wiersz, a potem go rozważał, komentował, a ja na koniec zadawałem jeszcze kilka pytań, żeby poszerzyć tę perspektywę, żeby jeszcze czegoś dotknąć. Zanim zaproszę do wysłuchania rozmowy, to bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wspieranie tych audycji w serwisie patronite.pl. Potrzebuję Państwa w tym i do tego, żeby sfinansować choćby program do montażu i kilka innych rzeczy, ale również do tego, żebym wiedział, że ktoś po drugiej stronie jest. No po to to przecież robię. Tym, którzy są, dziękuję. Tych, którzy chcą dołączyć do wspierania finansowego audycji, zapraszam do serwisu patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Teraz oddajemy głos mistrzowi. Boże, Ty jesteś we mnie i ja jestem w Tobie. Jak dwa ramiona krzyża, jednym ćwiekiem zbite naprzeciw sobie, jak w chorobie zdrowie, jako słowo milczeniem, jak codzienność z mitem. Ty możesz wszystko, ale nic nie możesz we mnie, beze mnie. Chociaż świat obalisz, choćbyś przepalił ziemię swoim Słowem Bożym, jeśli nie zechce, Ty mnie nie ocalisz. Ty czekasz, a ja zwlekam najważniejszej chwili, abyśmy sobie prosto w oczy popatrzyli. Wiersz napisany 20 marca 1985 roku. Ta chwila już nastąpiła, czy jeszcze nie? Spotkania z Bogiem? No, to było już od dawna, to powiedziałbym tutaj, że już jest czas, kiedy ja zdecydowanie wróciłem jakby do relacji z Bogiem, jeżeli można powiedzieć. Bo był taki czas u mnie, kiedy ja nigdy nie byłem ateistą, nigdy nie byłem walczący, ale był taki czas, kiedy traktowałem religię
jako pewnego rodzaju no, etnografię już. To znaczy coś, co istnieje, będzie istnieć w kulturze, no bo jak poezję polską w ogóle by minąć religię, jest ona wyraźnie. Jak minąć pewnego rodzaju powiedzenia, metafory, myślenie, tłumaczenie Biblii, wszystko to było dla mnie ważne, ale na poziomie takim, jakbym określił to etnograficznym. Można się nad tym zastanawiać jako pewnego rodzaju etapem rozwoju. Natomiast mnie się wydawało, że już poza takim intelektualnym badaniem, to mnie to nie dotyczy. I to ciekawe, że zaczęło się coś tak dziać, że z jednej strony ja tak uważałem, ale jak popatrzyłem po latach na moje wiersze z tamtego okresu, one co chwila miały wyraźne, że tak powiem, odniesienia do jakiejś nie tylko takiej intelektualno-etnograficznej czy historyczno-literackiej relacji z Bogiem, tylko jakby sięgały jakby dokładniej. Jakby to ja był inny. Ja po latach zresztą zrozumiałem, że mądrzejszy to ja byłem, kiedy pisałem wiersze. Kiedy próbowałem to w jakiś sposób uzasadniać, albo wchodziłem jakby w publicystykę życia, w politykę, w co innego, nie byłem za bardzo mądry. Natomiast tutaj był taki właśnie cały czas idący nurt poszukiwania. Dlaczego mówię poszukiwania? Bo zdarzyło się tak, że pojechałem po wielkich kłopotach, bo mnie cofano, paszport nie dawano i w 1969 roku wyleciałem do Ameryki na stypendium na Uniwersytet Amerykański do Iowa. Kiedy wylądowałem w Ameryce, wydawało mi się, że Ameryka jest pełna tam drapaczy chmur. Przez pewien czas byłem w Nowym Jorku, potem byłem w Waszyngtonie, potem pojechałem tam do centrum Ameryki, do tego takiego pasa biblijnego, bo Iowa mieści się w tym pasie biblijnym Ameryki. I będąc w Ameryce, zauważyłem z początku coś, co mnie zaczęło denerwować. Otóż były napisy. Jezus czeka na ciebie. Bóg jest miłością. Ja uważam, co za bezguście. Właściwie jakieś takie niby reklamy Boga, że to wszystko wydawało mi się w ogóle jakby takim badziewiastem, jak to się mówi. No, jakby nie było, polski katolicyzm obudowany w pewnego rodzaju barok, jak go rozumiałem, mający za sobą i organy, i kościoły, i feretrony, i procesje. A tutaj tak na chama, jak reklama jakiejś Coca-Coli czy co. Ale zacząłem, wtedy chodziłem dość dużo po miastach, bo chciałem poczuć atmosferę i zauważyłem, że to idzie nie z jakiejś reklamy, tylko że ludzie zostawiają ślady swojego wołania dla innych. To mnie uderzyło, znalazłem się w Iowa i od razu jedno z pierwszych pytań, jakie było do mnie, czy ja należę do jakiejś religii, a jak powiedziałem, że formalnie jestem rzymski katolik, to już było wiadomo, że od razu się ze mną chcą spotkać tacy, że nagle zobaczyłem to, czego nie widziałem w Polsce, bo życie parafialne w Polsce było takie sztuczne, takie prowadzone przez księża, takie od wydarzenia do wydarzenia, tak mi się wydawało. A tam jakieś takie poczucie organizacji, że to, co jest tam gdzieś wysoko w niebiosach,
musi znaleźć swoje odbicie gdzieś, że tak powiem, w robocie na ziemi. I zacząłem w ogóle inaczej widzieć sprawy. Wróciłem z Ameryki i byłem już mocno inny. Nagle zrozumiałem, że to nie jest coś, co sobie człowiek po kolei jakiś rozwój religii wymyśla, aby wreszcie zrezygnować z religii, a jakby znaleźć w życiu społecznym siebie, tylko że jest coś, co tkwi w ludziach i że we mnie tkwi bardzo głęboko. I wtedy, kiedy wróciłem, już zaczął się inny okres w moim podejściu do religii, ale powiedzmy sobie, na początku to dotykałem tego no jakby tylko uczuciowo. I nagle zdałem sobie sprawę, że kolęda Karpińskiego, Bóg się rodzi, jest sprawą tak zwanego oksymoronu, że wiara chrześcijańska opiera się na zasadzie pewnego rodzaju niemożliwości. Oksymoron jest to figura poetycka, która zakłada niemożliwość połączenia pewnych rzeczy, jednak się łączą. Że my śpiewamy, każdy Polak śpiewa, Bóg się rodzi, nie widząc, że to jest niemożliwe. Jak Bóg mógł się narodzić, jeżeli Bóg jest wieczny? I jak dalej moc truchleje i że jak Pan Niebiosów obnażony, czyli że tak powiem goły, bezbronny, a jednocześnie jest Panem Niebiosów. I zacząłem się znowu cofać, czytać poezję religijną, ale w ogóle myśleć o tym, co mi się do dziś wydaje najważniejsze, że relacja, tak jak ja ją rozumiem, z Bogiem, jest relacją taką, że kiedy On zdecydował się zostać człowiekiem, to jakby wyzbył się wobec nas pewnego rodzaju mocy. Być może by prawdopodobnie wyzbył się wcześniej, dając nam wolną wolę, bo wolna wola zakłada, że my wszystko możemy. On może nas przekonywać, on może wpływać na nas, ale on nie może nas zmusić. No i stąd jest ten wiersz: Boże, Ty jesteś we mnie i ja jestem w Tobie. Ale czemu ja go napisałem 20 marca 1985 roku? Wyraźnie podpisałem. Ja rzadko podpisuję datę. Podpisuję, kiedy coś się stało ważnego. Ja nawet nie dokładnie wiem, co się wtedy stało. To był rok 1985, czas, jak się mówi, stanu wojennego, formalnie go nie było, ale jednocześnie był. Zniewolenia kraju, takeśmy odczuwali. Dla mnie okres wybuchu Solidarności związany jednocześnie z moją sztuką kolędonocką, dla mnie był niebywale ważny. Wtedy podjąłem wiele takich decyzji życiowych. Stanąłem po tej stronie i w 1985 roku zaczęło coś w ludziach pękać. Właściwie był to okres taki ciemny, to mówią nawet historycy. I w tym okresie ja napisałem jedną chyba z ważniejszych sztuk teatralnych, która miała później bardzo wielkie znaczenie w 1985 roku. Chodzi o Wieczernik. I to był czas, kiedy
Chyba wieczernik był już przygotowywany do wystawienia w kościele na Żytniej. Realizował to Andrzej Wajda. Mieli grać wybitni, znakomici aktorzy. Nie chciano tej sztuki puścić. O czym była ta sztuka? Bo to trochę wytłumaczy ten wiersz. Sztuka była o tym, co się dzieje ze wspólnotą tych uczniów Jezusa, późniejszych apostołów, którzy siedzą w wieczerniku i właściwie są ogłupiali wobec śmierci swojego mistrza, wobec, jak oni to rozumieją, jakiejś absolutnej przegranej, absolutnej, wobec tego, że właściwie nie rozumieją, dlaczego to tak się stało, kim oni są, jak mają się wobec siebie zachować, a jednocześnie jaka właściwie, o jakiego Boga chodzi, który nie jest takim natychmiast wielkim, groźnym, sprawiedliwym, rozwalającym wrogów, tylko jest takim jakimś, który niby przegrał, niby ich opuścił, kiedy przybiegają uczniowie, którzy go spotkali w Emaus, kiedy chodzi wieść, że on niby zmartwychwstał, kiedy część apostołów nie chce w to uwierzyć i tak dalej. Ale dlaczego napisałem tak, że Boże, Ty jesteś we mnie i ja jestem w Tobie, jak dwa ramiona krzyża, jednym ćwiekiem zbite. Trochę pewno uświadomił mi to może Norwid, bo on napisał taki wiersz o krzyżu, że to skrzyżowanie jest jednocześnie skrzyżowaniem mistycznym dwóch jakby linii życia, boskiej i ludzkiej, które ja piszę, że dla mnie nagle poczułem się zbity jednym ćwiekiem z Bogiem. I tu chciałbym powiedzieć, że nie traktujcie moich wypowiedzi w sensie poprawności teologicznej. Jestem dosyć oczytany w historii, teologii, ale to nie jest poezja. Poezja jest trochę tak, jak z tym, kiedy nawet mistrz, czyli Jezus, mówił do apostołów, nie opowiadał im prawd teologicznych, może to robili faryzeusze, bardzo uczeni, tylko on próbował zbliżyć przez metaforę relacje z Bogiem i człowiekiem, przez poetycką metaforę. Posłuchajcie uważnie sobie, nawet jak czytają Kościele Ewangelię, to jest zawsze pewnego rodzaju przybliżenie. Królestwo niebieskie jest jako, i tu jest o jakimś siewcu, o jakiejś kobiecie, o jakimś wydarzeniu, bo tego się nie da opowiedzieć, ponieważ to przekracza możliwości naszego myślenia, ale docieramy uczuciem, pewnego rodzaju dotknięciem poezji. No i taki Jan. Trochę to jest, powiedziałbym, trochę pyszne, że ja nagle uznałem, że jestem zbity z Bogiem, jak dwa ramiona krzyża jednym ćwiekiem naprzeciw sobie. Ono znaczy, że wcale to nie idzie łatwo, że ja jestem w wielu wypadkach sprzeczny ze Stwórcą. Wiem, że On jest, ale jednocześnie nie umiem być tak, jak on chce, bo ja mam pewnego rodzaju swoje ja, które opiera się różnym rzeczom. I opiera się nawet temu, co powinienem przyjąć, bo przecież jest słuszne, a nie mogę. Naprzeciw sobie, jak w chorobie zdrowie, czyli właśnie tu jest też pewnego rodzaju sprzeczność taka, jako słowo z milczeniem. No, ale z drugiej strony słowo istnieje tylko wtedy, kiedy jest milczenie. Myślałem o tym, że słowo
jest związane z milczeniem i codzienność jest związana z mitem. Czyli nasze zwyczajne życie jest związane z jakąś wielką legendą, opowieścią o różnych sprawach. To było odbicie pewnego stanu właśnie czasu marcowego w 1985 roku. Nie wiadomo już było, co w tej naszej wierze, że jednak musi być niepodległość, musi być sprawiedliwość. Dzisiaj jak mówię o tym, jak to wszystko jest schrzanione, zepsute, zniaczone, ale wtedy ludzie wierzyli, ludzie chcieli stawać na palcach, żeby być wyżsi, lepsi, bliżsi wartością niż nawet są. Dzisiaj jakby, że tak powiem, starają się być niżsi, gorsi niż są. Ale ta codzienność z mitem okropnie się wtedy przewalała, bo życie było takie brutalnie chamskie, z wygraną jakby najgorszych rzeczy, ze zniaczeniem, a jednocześnie istniała takie silne pragnienie, żeby było inaczej. Tak ludzie odbierali Wieczernik, bardziej niż ja napisałem, jak przychodzili do tego kościoła na te właśnie nielegalne przedstawienie, jak przeżywali. O wiele bardziej niż ja, myślę. No i dalej mówię o tej mojej relacji z Bogiem. Pamiętajcie, że mówię w tym czasie, kiedy są próby do mojej sztuki Wieczernik i kiedy ta sprawa relacji uczniów Jezusa do jego zmartwychwstania, wiary i niewiary, w ogóle strachu i nadziei się próbuje w teatrze, bo przedstawienie było Wielki Piątek 1985 roku, a ja piszę o Bogu tak. Ty możesz wszystko, ale nic nie możesz. We mnie, beze mnie. No, dzisiaj bym powiedział trochę, że miałem takie chamskie trochę poczucie niezależności. Może i tak jest, ale dzisiaj to chyba bym już tak nie powiedział. Ale wtedy przeżywałem szalenie mocno to, że właściwie relacja, tak jak ja rozumiałem, z Bogiem jest relacją w tej sprawie wolności wyboru równorzędną. Przy całym rozumieniu wielkości, nieskończoności i tak dalej, tu ja, mały człowiek, staję równorzędnie, bo w tej sprawie nic nie może beze mnie. Dzisiaj nie wiem, czy bym to napisał, bo lata minęły, wiele innych rzeczy przeżyłem. No ciągle rozwijam w sobie tą relację. No ale napisałem, ty możesz wszystko do Boga, ale nic nie możesz we mnie, beze mnie. Chociaż świat obalisz, choćbyś przepalił ziemię swoim Słowem Bożym, jeśli nie zechce, ty mnie nie ocalisz. No naprawdę, dzisiaj bym powiedział, że to jest niebezpieczne chamstwo. No naprawdę, może dlatego, że mam już swoje lata, niedługo będę miał 88 i dzisiaj tak trochę bym się zastanowił, a poza tym bym sobie powiedział, co właśnie tobie, Brylu, wtedy do głowy uderzało, że Bóg będzie przepalał ziemię swoim Słowem Bożym, żebyś ty coś zechciał. To znaczy miałem takie wrażenie, że żeby mnie przekonać, żeby mnie zmienić, żeby coś najmniejszego we mnie udoskonalić,
to po prostu wszystkie moce najwyższego muszą być wrzucone na najwyższy bieg. Ale z drugiej strony, jak czytamy tą słynną przypowieść Jezusa o pasterzu, który zawraca i idzie w ciernie, wikła się, szarpie się. Przecież wyobraźmy sobie, żeby tam wyciągnąć jakiegoś głupiego baranka, czy owieczkę, która se polazła z drogi. To musimy sobie wyobrazić trochę, bo my widzimy owce chodzące po szerokich łąkach, po łoninach, widzimy redyki, które z tyłu gdzieś gnają pasterze. Rzeczywistość, do której odnosi się metafora o tych cierniach owcy, o pasterzu, który idzie jej szukać, odnosi się do rzeczywistości tamtej kultury, gdzie pasterz szedł przed stadem, wąskimi ścieżkami, uskokami, bo raczej tak poszukiwały stada w tych górach pożywienia. I po prostu cały czas obracał się, czy to stado idzie za nim, czy jakieś się nie zgubiło. I po prostu dla niego rzeczywiście zaginięcie jednej owcy, która oczywiście w cierniach beczała głośno, rozpaczliwie, żeby ją usłyszał. To też trzeba sobie wyobrazić. Kazała mu wrócić. Ja też tak uważam tutaj, Panie Boże. Ty obalaj świat, żeby mnie ocalić. Ty wracaj, ty mnie wyciągaj. Ale wyciągaj tak, żebym ja miał poczucie, że zostałem przekonany do tego, żeby powrócić do ciebie. No i z tego napisałem wtedy, ty czekasz do Boga. Trochę to jest chamskie, nie? Ty czekasz, mówię do niego. A ja zwlekam w najważniejszej chwili. Po co? Abyśmy sobie prosto w oczy popatrzyli, czyli siebie zrozumieli. Ale żeby nie było tak już, że byłem taki, to trzeba powiedzieć, że w tym zmaganiu się o siebie ja jednak miałem więcej pokory, niż dawałem po sobie poznać. To też można ten wiersz tak rozpatrywać, jako pewnego rodzaju poczucie przerażenia człowieka, który stoi wobec samego siebie i nagle rozumie, jakim on jest. I trochę, że tak powiem, jak małe dziecko pokrzykuje na Boga, żeby coś mu pomógł, żeby go przekonał i tak dalej. Tu powiem taką rzecz, że ja mam w ogóle wrażenie, jak się mówi o tym, że będziemy musieli w jakiś sposób pokutować ze swojej winy. Ja myślę, że ta pokuta będzie polegała na tym, że my będziemy widzieli prawdziwą istotę tego, cośmy robili. To znaczy, jak byliśmy głupi w naszym zadufaniu. Jak byliśmy mali, kiedy mogliśmy być lepsi i więksi. Jak po prostu skrzywdziliśmy dookoła różnych ludzi i świat w ogóle, nawet nie zdając sobie sprawy, że to robimy. Bo nie mogliśmy tego zrozumieć. I cała ta relacja szeroka nam się pokaże. I będzie taki okropny, nawet gorzej niż wstyd.
po takie zrozumienie zmarnowanego czasu. Bo te szarpanie się jest zmarnowane w jakiś sposób czasem. Ale z drugiej strony, jakby nie było tego szarpania, jakby ta owieczka nie uciekła w te ciernie, jakby tam nie beczała rozpaczliwie, a potem wyciągnięta, wniesiona na rękach do stada, jakby nie była, czuła się, jakże z tym pasterzem i tym stadem jest związana, to nie byłoby naszego ludzkiego życia. Tak to trochę jest, wydaje mi się, w ciągłej relacji między nami a Stwórcą. Kiedyś jeden ksiądz mi powiedział, to było też dla mnie takie odkrycie, że zakochanie Boga w człowieku, w nas, których ja bym się nie zakochał, jest dowodem pewnego rodzaju jakby miłości szaleńczej. Jakby ciągłego czuwania nad tym człowiekiem, który, jak wiemy, chociażby z opowieści biblijnych, bo one są przecież opowieściami, jakby metaforami występków ludzkich, no co chwila mu wycinał jakiegoś rodzaju psikusy, chamstwo, zbrodnie, niewdzięczność, niezrozumienie, a jednocześnie ciągle jakby ta miłość rośnie. No pocieszał mnie ten ksiądz tym. Zresztą spotkałem paru ludzi, którzy uważali, że ten ogień miłości do człowieka jest tak wielki, że po prostu nic go nie potrafi ugasić. No, daj Boże, bo my mamy jako ludzie możliwości wielkie, wielkie. I tak właściwie bym widział ten wiersz, że on jest próbą zrozumienia mojej relacji z Nim. Ale nie tak, że no tak bezwolnie się modlę. Wtedy chyba jeszcze nie umiałem się modlić. Teraz już trochę umiem. Ale wtedy musiałem mieć pewność zrozumienia, natarczywość, ale że to też jest czymś, co mnie budowało. No, wiele więcej nie mogę powiedzieć, bo na szczęście, poezja jest czymś większym niż publicystyka. I tłumacząc to, zdaję sobie sprawę, że kiedy przychodzi na kogoś taki czas, że do tych moich wierszy sięga, no mógłby sięgnąć do lepszych, no ale sięga do tych, no bo tak go napadło, to on po swojemu to rozumie, że wszystko po to jest napisane wierszem, przez porównania, obrazy, metafory, żeby w nas zadziałało na takiej zasadzie, że nas jakby przybliża do nieskończoności. Przybliża do czegoś ogromnego. Jakbyśmy mogli się przybliżyć do wielkiego płomienia, który w ogóle powinien nas spalić, a nie. Ponieważ w jakiś sposób chroni nas ta metafora, myślenie, przybliżenie. Ja bardzo wierzę w poezję jako sposób modlitwy. I tu może na koniec powiem jedną rzecz. Ja w ogóle nie piszę, mówię poezja, no bo nie wiadomo jak o tym powiedzieć, ale ja nie umiem pisać poezji po to, żeby robić literaturę. Ja uważam, że poezja jest formą, że tak powiem, jakiejś takiej modlitwy, takiego poszukiwania siebie, takiego wydawania pewnego rodzaju wołania, jak ta owieczka w cierniach, albo jakiegoś pohukiwania dla wspomożenia siebie. Jest to zapisek z życia.
I dla mnie ona, ja nigdy to chciałbym, niezależnie, choć to jest napisane jakby wedle reguł, to ja nie traktuję siebie nigdy jako poetę. Nigdy. I nie traktuję tego, co ja robię, jako poezję. Macie tu pewnego rodzaju zapis momentu mojego rozważania, kłócenia się, szarpania, dochodzenia do czegoś albo zagubienia się. No musi to być napisane tak, żeby do mnie i do ludzi przemawiało. No, myśl nie może istnieć tak sobie. Ona musi mieć pewnego rodzaju formę. Poezja jest najlepszym sposobem na zapisanie tego rodzaju wrażeń, spotkań z nieskończonością i ze skończonością swoją. No i tyle mógłbym właśnie powiedzieć. Jak się ma lat 50, jak miałem w tamtym czasie, to ja byłem człowiekiem, któremu jakby okoliczności zdrowia świata nie przeszkadzały. Ja, wydawało mi się, że jestem sprawny we wszystkim. Nawet jeżeli myślałem o tym, że jednak kończy się człowiek, że przyjdzie czas odejścia, o śmierci, to no, jak się jest młody, a nawet jak jest w średnim wieku, to po prostu myśli się o tym trochę tak jak o figurze poetyckiej. Człowiek myśli, umrę, ale jakby ma za sobą poczucie, że będzie oglądać reakcję ludzi, swoją śmierć, swój pogrzeb, że to jest coś, co będzie spektaklem. Może przesadzam, ale czas starzenia się jest jednocześnie czasem, kiedy się staramy zrozumieć, że jednak idziemy już w pewnym kierunku. Wtedy w 85 roku ja mogłem powiedzieć, oczywiście zdarzają się wypadki, ale mogłem powiedzieć, spotkamy się za 10 lat, to zobaczycie, jak będzie sprawa wyglądać. Dzisiaj byłoby to śmieszne. Po prostu, kiedy mówię do was w wieku 87 lat. No 10 lat to już jest bardzo dużo. To jest taki okres, kiedy każdy rok staje, ma swojego rodzaju znaczenie. I biologia wymusza albo próbę zrozumienia i próbę taką, że uczymy się modlić nie na zasadzie tylko ciągłego sporu i powiadania albo ja, a do mnie, a ja mam takie problemy, tylko zaczynamy jakby rozumieć, że jesteśmy częścią czegoś wielkiego i zaczynamy nasłuchiwać bardziej milczenia niż słowa o sobie. Tu powiedziałem zresztą, jako słowo z milczeniem, jak codzienność z mitem, często mamy wrażenie, że Twórca milczy, poczeka, co się w nas stanie. Jest powiedziane, ciała zmartwychwstanie, czyli my będziemy cali ze swoją indywidualnością. Wobec tej wielkiej, nieskończonej indywidualności, tylko że nasza indywidualność będzie o wiele bardziej bogata niż to, co możemy tutaj ze sobą zrobić. No, o to się czasami modlimy. Być może nawet prosto, byle jako czasami, ale o to w gruncie rzeczy chodzi. Jakby stał dyrygent naprzeciw orkiestry i trzymał ten akt relacji z Bogiem, rękami i na jego wchodź
coś się otwiera. Coś się uruchamia. Tylko można się spodziewać, że jak się wywoła orkiestrę, która jest tajemnicą, to będzie symfonia Beethovena, a może być to cisza. Bo to jest tajemnica. I ja chcę cię zapytać też o, czy był taki moment, może czas, w której powiedziałeś, tak, decyzja zapadła. Co się działo potem? No, parę razy powiedziałem sobie, bo miałem takie momenty. To są momenty, które świetnie opisywali różni pisarze, momenty takiego poczucia, że dotknęliśmy, że jesteśmy jednością. Tylko niestety za chwilę okazuje się, że odpadliśmy od tego. Tu wrócę do takiej historii. Ja mówiłem o Emaus. To jest zdumiewająca historia. No, idą obok Jezusa ci uczniowie. On coś mówi, oni nie do końca rozumieją, wreszcie siadają i w tej brudnej karczmie, tam przy chlebie, przy winie, nagle coś oni rozumieją. I pędzą z powrotem do Jerozolimy, żeby powiedzieć, że widzieli, że oni zrozumieli. Tylko ja mam wrażenie, z każdym krokiem gubią to, co zrozumieli, bo tak tacy my jesteśmy. Co gorzej, jak dopadają tam do tego wieczernika, gdzie siedzą reszta uczniów, to w ogóle nie mogą opowiedzieć, co oni zrozumieli, bo ich pytają, no co wy, akurat wam w tej karczmie brudnej i tam przy łamaniu chleba i tym kwaśnym winie, o którym my wiemy, że przy drożnej karczmie tam akurat nie. No i co wam powiedział? I nieraz nam jest powiedziane. Tylko jak my chcemy nawet sobie powiedzieć, co nam jest powiedziane, to okazuje się, że jakoś pojęliśmy. I nagle coś nam się zgubiło, ale coś zostało. I jeszcze raz próbujemy pójść. I może jeszcze raz zrozumieć. I jeszcze raz pognać z powrotem do siebie, żeby opowiedzieć sobie, co myśmy zrozumieli. Na pewno jest bezczelne przekonanie, że za każdym razem będzie to nam tłumaczone. Może przyjdzie kiedyś ten czas, kto wie, czy nie o to się modlimy, żebyśmy zrozumieli siebie tak, jak jesteśmy w Nim. Nie wiem. Jak dwa ramiona krzyża w jednym ćwiekiem zbite, i tak sobie też wyobrażam, trochę w tym wierszu, to jest moment krzyża, też w czasie. Bo być może na początku często różnie bywa, ale jest tak, że Bóg uwiera jako przykazania, jako właśnie być może nieznośny, dziwny rytuał. Potem człowiek sobie zadaje pytanie, jest skrzyżowanie, a potem być może jest tak, że w zasadzie już jak go życie przyciska, to jest po oceanie niesiony przez tą belkę, która jest Bogiem. No, ale przedtem jest to zbite ćwiekiem. Więc relacja zbliżenia z Bogiem wcale nie jest tylko relacją piękną, jest relacją bolesną. Żeby to się złożyło, musi być przybite boleśnie. I ja myślę, no żeby to w jakiś sposób, później jak ty mówisz, ratowało nas w tym oceanie czy coś, no to musi być przerobione, jak to się mówi. Nieprzerobiona relacja jest też jak nieprzerobiona modlitwa. My nigdy jej do końca modlitwy nie umiemy przerobić. Nawet jak, no nie wiem, nie będę wypowiadał się za innych. Ponoć są tacy ludzie, którzy po prostu unoszą się zupełnie gdzie indziej, kiedy się modlą. Ja nie umiem nigdy przerobić. A chcę się modlić. I modlę się. I marnie to wychodzi, byle jak. I już jak powiedziałem, modlę się nie tak, że teraz tylko się wykłócam albo staję się sprzeczny, tylko
bardziej szukam już tych dróg porozumienia, zrozumienia, nie porozumienia, bo porozumienie to znaczy, żeśmy gadali i doszli do pewnego rodzaju konsensusu. Nie, zrozumienia. Popatrz, ile jeszcze liści i teraz wychodzi wino, czerwienieje, żółcieje. Ach,